Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną Meduza na chwilę przed rozpoczęciem gali The War 3. Meduza, zapytam Cię na sam początek, jak to się stało, że nawiązałeś współpracę z Denisem i promujesz tą galę w social mediach? Poznaliśmy się na gali EFM Show w Bułgarii z Denisem, no i zaproponował mi, żebym sobie przyjechał, zaprosił mnie na galę. Jak już zaprosił mnie na galę, no to wyszło, że finalnie współpracujemy, moja marka ciuchów, z galą The War. No i tak to jakoś tam zaczęło tutaj hulać, dlatego tutaj jestem. Taka odzieżowa współpraca, można powiedzieć? No tak, no tam gdzieś partnerstwo takie bardziej, no. Okej, Meduza, powiedz mi, czy miałeś okazję oglądać poprzednie gale The War? Nie miałem nigdy okazji, to jest pierwszy raz, ale na żywo. Czujesz, że będzie grubo chyba? No tak mówią, nie wiem, bo nie wiem czego się spodziewać. Robię vloga tak, że będą prawdziwe emocje pokazane. Meduza, powiedz mi, czy czekasz bardziej na solówki, czy na te walki grupowe, które na pewno robią wrażenie, biorąc pod uwagę, że to jest jedyna gala, na której można to zobaczyć w Polsce? Słyszałem, żebym nie mrugał podczas grupowej walki, także na grupową chyba najbardziej czekam. No one z założenia nie trwają długo. A jak występ kobiet? Jak zapatrujesz się na te walki 3x3 kobiet na gołe pięści? No bo jest to na pewno mocne wydarzenie. Jestem w szoku, że w ogóle jakiekolwiek dziewczyny się zgodziły na takie coś, żeby się bić na gołe pięści. No szacun, bo to odwaga jest według mnie niesamowita, ale no nie wiem, no zobaczymy, no jak się zapatruje, no będzie co będzie. Mhm. Zaraz po The War uciekasz, to już rozmawialiśmy przed wywiadem na galę FEN, będziesz kibicował Chińczykowi, tak? Tak, jadę wspierać Chińczyka, jutro broni pasa. Jak uważasz, jak ta walka się potoczy? Czy to będzie parter, będzie knockout? Bo Chińczyk tak naprawdę w każdej swojej walce raz knockout, raz poddanie pokazuje wszystko, co najlepsze w mieszanych sztukach walki. Nie wiem, no myślę, że nawet sam on nie nastawia się ani na to, ani na to. Po prostu co wyjdzie, to wyjdzie, nie? No tu zapowiedz mi, kiedy Ciebie w takim razie zobaczymy w oktagonie? No bo na pewno kibice już czekają na tą datę. Rozmowy trwają, zobaczymy, co się będzie działo. Ja tam cały czas w gazie jestem, mogę nawet jutro się bić. Tylko nie na gołe pięści, bo zaraz ktoś tu mnie złapie za słówko. Czy to będzie organizacja Hajlik, czy rozpatrujesz różne propozycje? Nie mówię, zobaczymy, niech to będzie niespodzianką. Im więcej niespodzianek, tym lepiej. Mhm. A jak samo poczucie? Jesteś w treningu cały czas? Obywa się bez kontuzji? Jestem w treningu, trochę mam szyję naciągniętą. Po wczorajszym treningu gdzieś tam jakieś duszonko nie chciałem klepnąć i... No to tam jest. Uważaj, bo to jest niebezpieczne. Mateusz Murański miał podobną sytuację, że nie klepał i ostatnio no, wypadł z walki z Arkiem Tańcurą. No ale ja nie jestem Mateusz Murański. Ja wiem kiedy klepać, jak już wiem, że jest hardcore, to klepię, ale tak to gdzieś tam naciągnięcia to jest normalne. A propos właśnie Mateusza Murańskiego, ale przede wszystkim gali Fame 12. Miałeś okazję oglądać tą galę? Tak, oglądałem teraz, kiedy to było? W tamtym tygodniu. Tak, tydzień temu. Tak, oglądałem. Okej, i jak wrażenia? Niezmiennie fajne, czy coś się nowego fajnie, zaskoczyło? Fajnie. Ogólnie Fame zaskakuje co gale, nie? Gdzieś coś się dzieje, duże emocje, Kasiusz Wrzosek, super walka bokserska, co mnie tak boks jakoś nie jara, to się fajnie oglądało, no bo nie wiadomo było, co się wydarzy. No i co? No na plus. Punktowałeś trochę tą walkę w głowie, czy nie chciałeś wkładać kija w mrowisko i tutaj oceniać punktacji sędziów? Ja nigdy nie oceniam, ja tam wiesz, się na tym nie znam, jeżeli chodzi o boks, to jestem z daleka, bardziej właśnie gdzieś tam parterowo sobie trenuję i nie mógłbym nawet ocenić boksu, no bo nie wiem jak to zrobić. To nie mogę nie zapytać o klatkę rzymską, jakie wrażenie na tobie zrobiła ta klatka i czy na przykład ty chciałbyś sprawdzić się w takiej klatce? Zajebista sprawa, ja bym wszedł do takiej klatki, bo pewnie by łatwo było balić, nie? Im mniej miejsca, tym wiesz. No tak, mniej szukania się w klatce. Tak. Powiedz mi, czy pan Jacek Murański zrobił na tobie wrażenie, że wytrzymał tak dużo, mimo 52 lat, jak się nie mylę? No myślę, że wiesz, jak na jego wiek, no to ogólnie wyjść jeszcze do walki to już jest hardcore. Także na pewno zrobił na mnie wrażenie, niepotrzebne te ugryzienia i tak dalej tam, no ale to już tam wiecie, to już jest jego sprawa, co on tam wyczynia, wariat. Meduza, bardzo Ci dziękuję za wywiad, udanej imprezy, no i do zobaczenia. Trzymajcie się, pozdrawiam.